Guten Tag, hallo, hier spricht eure Deutschlehrerin Agnieszka Gębska. To oczywiście był drobny żart. Co w tym tygodniu? In der 26. Woche lernen wir, czyli w 26. tygodniu nauczymy się. Jeśli chodzi o ćwiczenia gramatyczne, to najważniejsze treści, jakie będę chciała przekazać, najważniejsze ćwiczenia, jakie będziecie wykonywać, będą dotyczyły czasowników modalnych, z tym, że tym razem będą czasowniki modalne w czasie przeszłym preteritum. Będzie również czasownik lassen, kazać, pozwalać, zostawiać. Tutaj podaję 3 znaczenia, natomiast czasownik lassen ma znacznie więcej znaczeń w zależności od kontekstu i to właśnie Polakom sprawia problem. Ponadto czasownik lassen jest czasownikiem nieregularnym i często wymaga użycia akuzatywu, czyli biernika, a nie celownika, tak jak to jest w języku polskim. Ale o tym bliżej, jak już dojdziemy do czasownika lassen. Będziemy powtarzać przyimki, po których występuje datyw. Są to przyimki ab, aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. I to są już wszystkie przyimki z datywem. Nowym zagadnieniem, który poruszymy, zupełnie nowym, jeszcze do tej pory o tym nie mówiliśmy, to będzie genitiv. Genitiv to jest ostatni z przypadków, którego jeszcze nie było. W języku niemieckim są 4 przypadki. Jak teraz już poznamy genitiv, to będziemy znali całą tabelkę. Będziemy robić ćwiczenia, w których odmienimy wybrane czasowniki i będzie Infinitiv mit zu und ohne zu. Co to jest? To jest bezokolicznik z zu i bez zu. A przybliżając tę tematykę, chodzi tu o zdania, w których występuje słówko zu. Na pewno często spotykaliście się ze zdaniami, w których jest zu. I tak naprawdę do tej pory nie wiedzieliście, dlaczego zu jest albo skąd ono się wzięło, a tym razem wytłumaczę właśnie, kiedy to zu w zdaniu się znajdzie i sami będziecie musieli do zdań wstawiać to zu. Będą ćwiczenia leksykalne, czyli takie, które rozwijają słownictwo. Między innymi będą zdania i zwroty, w których wykorzystamy czasownik lassen. I jeśli chodzi o tematykę słownictwa, to będzie sporo zwrotów dotyczących chorób i wizyty u lekarza. Będą ćwiczenia rozwijające komunikację, czyli tłumaczenie zdań, uzupełnianie tłumaczeń. Będą zwroty z wykorzystaniem słówka luz, będziemy udzielać rady. I starym zwyczajem będzie również ćwiczenie rozwijające umiejętności rozumienia ze słuchu. A przed Wami już lista słówek, których musicie się nauczyć w ciągu całego tygodnia. Zanim jednak przeczytam słówka, to przypomnę o tym, że wszystkie ćwiczenia są do ściągnięcia w wersji PDF. Link znajduje się pod wykładem. Zachęcam do tego, żeby najpierw zrobić ćwiczenia samodzielnie, a dopiero później rozwiązywać je z nami, czyli sprawdzać rozwiązania. Ponadto w komentarzu znajdziecie dodatkowe linki do dodatkowych wykładów i ćwiczeń. Podczas gdy będziemy przedstawiać prezentacje, będą się pojawiały czasami na monitorze dodatkowe linki do dodatkowych wykładów, związanych tematycznie z omawianymi zagadnieniami gramatycznymi. A przed Wami już słówka przewidziane na najbliższy tydzień. Anreden, er redet an, zagadywać, tytułować, on zagaduje, tytułuje. Ausreden, wypowiedzieć się, wyperswadować i die Ausrede, wymówka. Die Badewanne, wanna. Die Badewannen, wanny. Bieten i anbieten, oferować. Er bietet an, on oferuje. Das Angebot, oferta. Zapowiadany już czasownik lassen, er lässt, kazać, pozwalać, zostawiać i odmiana do zaimka osobowego er. Das Licht, światło. Die Lichter, światła. Die Lichter albo die Lichter. Mamy 2 możliwości tworzenia liczby mnogiej. Der Drucker, die Drucker, czyli taka sama liczba pojedyncza jak i mnoga, drukarka. Der Durchfall, die Durchfälle, rozwolnienie, rozwolnienia. Der Enkel, die Enkel, wnuk, wnukowie. Die Enkelin, die Enkelinnen, wnuczka, wnuczki. Die Enkelkinder, liczba mnoga, czyli wnukowie i wnuczki, wnuczęta. Entzünden, podpalać, zapalać. Die Entzündung, zapalenie. Die Entzündungen, liczba mnoga, zapalenia. Erlauben, zezwalać. Die Erlaubnis, zezwolenie, pozwolenie, die Erlaubnisse, liczba mnoga tego rzeczownika. Fehlen, dolegać, brakować. Będziemy używać takiego zwrotu was fehlt Ihnen i tu będzie znaczyło co pani dolega. Fertig, gotowy albo wykończony. Der Finger, die Finger, palec, palce. Fleißig, pilny, pracowity. Der Fleiß, pilność, pracowitość. Fühlen, czuć. Das Gefühl, uczucie. Die Gefühle, uczucia. Gestern, wczoraj. Gewöhnlich, zwykle, normalnie. Die Gewohnheit, przyzwyczajenie. I die Gewohnheiten, przyzwyczajenia. Der Hund, die Hunde, pies, psy. No ale niestety to jeszcze nie koniec naszych słówek, mamy następną listę. Wszyscy uczycie się już przynajmniej prawie pół roku, niektórzy z Was na pewno rok i więcej. I zapamiętanie tak wydawałoby się obszernej listy słówek już nie będzie stanowiło tak dużego problemu, ponieważ zapamiętujecie słówka na podstawie skojarzeń. Na początku zapamiętanie 10 słówek sprawiało ogromny problem, natomiast w tej chwili nawet 30 słówek to nie jest dużo, jeśli zapamiętacie w ciągu tygodnia, a tak naprawdę musimy zapamiętywać około 30-40 słówek, żeby po roku osiągnąć poziom A2. Husten, der Husten. Kaszleć, kaszel. Der Neffe, bratanek, siostrzeniec. Die Nichte, bratanica, siostrzenica. Öffnen, otwierać. Planen, planować. Der Plan, die Pläne, plan, plany. Reparieren, naprawiać. Die Reparatur, naprawa. Spüren, czuć, odczuwać. Die Tür, drzwi. Die Türen, drzwi w liczbie mnogiej. Übernachten, nocować. Die Übernachtung, nocleg. Überreden, namawiać, przekonywać. Untersuchen, badać. Die Untersuchung, badanie. Verbieten, zakazywać. Das Verbot, zakaz. Versuchen, próbować. Der Versuch, próba, doświadczenie. Die Verstopfung, zapchanie, zatwardzenie. Die Verstopfungen, liczba mnoga od tego rzeczownika. Vorich, ubiegły, ostatni. Der Weg, die Wege, droga, drogi. Unterwegs, poza domem, w drodze. Wirklich, autentyczny, prawdziwy, rzeczywisty. A przed Wami zdania, w których należy wpisać brakujące wyrazy, by powstały zdania zgodne z tłumaczeniem. Tu należy się zatrzymać, zastanowić się, jakich brakuje wyrazów. Brakujące wyrazy to oczywiście wyrazy, w większości wyrazy, których należy nauczyć się w tym tygodniu. Jeśli już jesteście gotowi i możecie sprawdzić z naszymi odpowiedziami, to bardzo proszę, uruchamiacie ponownie prezentację. A tu już przed Wami rozwiązania. Ja przeczytam od góry, nie będę czytała polskich znaczeń. Ihr Hals ist entzündet. Ma Pan zapalenie gardła. W dosłownym tłumaczeniu Pańskie gardło jest zapalone. Der Hund spürt etwas. Spürst du noch Schmerzen? Seit wann husten Sie schon? Kannst du bitte die Tür öffnen? Wann wirst du mit der Arbeit fertig? Ich liebe dich und du fehlst mir sehr. Darf ich Ihnen meine Hilfe anbieten? Sie versucht ihm, den Plan auszureden. Du musst mir das mit dem Finger zeigen. Der Drucker lässt sich nicht mehr reparieren. Wir bieten Ihnen eine kostenlose Übernachtung an. Es ist wirklich wichtig, was man zu sagen hat. Muss ich dich immer noch um Erlaubnis bitten? Es tut mir leid, aber ich kann dir nichts bieten. Tym razem zapowiadane czasowniki modalne w czasie przeszłym preteritum. Jeśli chodzi o komunikację, o sprawną komunikację, to z całą pewnością czasowniki w czasie przeszłym preteritum należy znać bardzo dobrze. Zwróćcie uwagę, że odmiana czasowników modalnych w czasie przeszłym preteritum jest, powiedziałabym, dziecinnie prosta. W czasie teraźniejszym czasowniki modalne zmieniały głoskę rdzenną, na przykład było wollen chcieć, a ja chcę było will, czyli o zmieniło się w i. Natomiast w czasie przeszłym preteritum wszystko jest bardzo proste, ponieważ nigdy nie będzie umlautów, no to pierwsza taka wskazówka, umlauty stracimy. I druga rzecz, no czasowniki odmieniają się według ściśle określonego schematu. Od wollen jest wollte, od sollen sollte, od können konnte, od mögen mochte, od dürfen durfte, od müssen musste. I teraz jaki jest schemat odmiany? Otóż ich i er, sie, es, te formy są takie same, czyli jeżeli mamy ich wollte, to er, sie, es też wollte, ich sollte, er, sie, es sollte, ich konnte, er, sie, es konnte i tak dalej. Do pozostałych osób dodajemy końcówki. Do du, sy, ty, czyli będzie du wolltest, du solltest, du konntest, du mochtest, durftest i mustest. Jeśli chodzi o odmianę w liczbie mnogiej, wszystkie czasowniki odmieniają się regularnie, czyli mamy wollten, wolltet, wollten, sollten, solltet, sollten i tak dalej. Wasze zadanie? Uzupełniamy czasowniki modalne w czasie przeszłym i w czasie teraźniejszym. W momencie, kiedy będziecie gotowi i rozwiążecie ćwiczenie na własnych kartkach, sprawdźcie z naszymi odpowiedziami. Poproszę moją uczennicę, żeby mi pomogła, tak żeby mój głos wytrzymał do końca prezentacji, a poza tym, żeby moja uczennica się nie zanudziła na śmierć, to zaproszę ją do tego, żeby udzielała odpowiedzi. Może ja będę udzielała w czasie preteritum, a moja uczennica w czasie teraźniejszym. Voriges Jahr wollten wir ans Meer nicht fahren, czyli w zeszłym roku nie chcieliśmy jechać nad morze. I czas teraźniejszy, jeśli chodzi o odmianę, to jeszcze masz tabelkę, możesz sobie ściągnąć odmianę czasownika wollen w czasie teraźniejszym. Wohin wollt ihr dieses Jahr fahren? Dokąd chcecie jechać w tym roku? Er konnte meinen Kindern nichts verbieten. On nie mógł moim dzieciom niczego zabronić. I czas teraźniejszy? Kann er ihnen jetzt etwas verbieten? Czy on może im teraz czegoś zabronić? Ich musste dich immer um Hilfe bitten. Musiałem cię prosić zawsze o pomoc. Und wen musst du jetzt um Hilfe bitten? I kogo musisz teraz prosić o pomoc? Ich sollte zum Abendbrot etwas Leckeres zubereiten. Powinienem był na kolację przygotować coś smacznego. Ja, du sollst aber auch etwas Gutes zum Frühstück kochen. Tak, ale ty powinieneś też coś dobrego na śniadanie ugotować. Sie durfte keine Süßigkeiten essen. Nie powinna była jeść słodyczy. Darf sie schon essen? Czy ona może je już jeść? Wir mochten euch. My lubiliśmy was. Mögt ihr uns nicht mehr? Nie lubicie nas już? A teraz odnajdujemy tłumaczenia. Ćwiczenie możecie zrobić na różne sposoby. Jeśli jesteście niepewni, to odnajdujecie do tłumaczenia polskiego odpowiedni zwrot niemiecki lub do niemieckiego zwrotu szukacie tłumaczenia w języku polskim. Ewentualnie najtrudniejsza wersja zasłaniacie sobie na swoich kartkach tłumaczenie niemieckie i samodzielnie tłumaczycie. My już podajemy odpowiedzi. Czy jesteście? Seid ihr? Czy wolno ci? Darfst du? Czy lubiliście? Mochtet ihr? Czy wolno wam było? Durftet ihr? Czy byliście? Wart ihr? Czy musiałeś? Musstest du? Czy powinnam była? Sollte ich? Potrafi. Er kann. Miałem. Ich hatte. Muszę. Ich muss. Chcieliśmy. Wir wollten. Była. Sie war. Lubimy. Wir mögen. To ćwiczenie wydaje się być proste, ale wcale takie nie jest. Naprawdę wymaga sporej biegłości, sporej znajomości języka niemieckiego, żeby to ćwiczenie tak spontanicznie, z łatwością rozwiązać. Tutaj przed Wami zwroty z wykorzystaniem słówka los. słówka lose, budując zdania, jeszcze długo nie będziecie prawdopodobnie wykorzystywać, ponieważ ono sprawia nam, Polakom, sporo trudności ze względu na to, że ma różne znaczenia. Ale z całą pewnością ważne jest, żebyście rozumieli słówko lose, kiedy Niemiec użyje zwrotu z wykorzystaniem właśnie tego słówka lose. I tutaj wasze zadanie – dopasowanie tłumaczenia. Jeśli jesteście już gotowi, to uruchomcie prezentację i sprawdźcie z naszymi rozwiązaniami. I tylko przeczytam od góry do dołu. Ich will los. Nun aber los. Was ist hier los? Jetzt geht es los. Auf die Plätze, fertig, los. Er will 10 Kilo loswerden. Loswerden to znaczy pozbywać się czegoś, a więc on chce się pozbyć 10 kg. Willst du den Schnupfen los sein? Dla bardziej wtajemniczonych tutaj powiem, że los sein łączy się z akuzatywem. Mamy den Schnupfen, kogo co, tak? Czyli pozbyć się kogo co, a nie kogo czego, tak jak my mamy w języku polskim. Bei mir zu Hause ist immer was los. Erst nach einem Monat war ich meine Erkältung los. A przed Wami ćwiczenie, które wcale nie należy do łatwych. Uzupełniamy tłumaczenia. Jeśli zapamiętaliście dobrze słówka, to nie będziecie mieć problemu. Dla mniej wprawionych proponuję zajrzeć do słówek. Za każdym razem, kiedy tłumaczycie, nie jesteście pewni, można ściągnąć przecież ze słówek, które przygotowaliśmy na ten tydzień. Ewentualnie zajrzeć do słowniczka. I przed Wami już prawidłowe odpowiedzi. Machen Sie den Mund auf. Bist du schon gesund oder immer noch krank? Der Arzt will dich untersuchen. Wie lange bist du schon erkältet? Du siehst krank aus. Meine Mutter erlaubt mir nicht, bei meinem Freund zu übernachten. Wie fühlst du dich heute? Was bekommst du gewöhnlich zum Geburtstag? Du darfst mir nichts verbieten. Hast du noch Kopfschmerzen? Jeśli jesteście zmęczeni, z całą pewnością musicie odejść od monitorów i wrócić do nich, jeśli już będziecie wypoczęci, ponieważ zaczynamy omawiać nowe zagadnienie, które jest zagadnieniem dosyć trudnym. Będziemy mówić o czasowniku lassen. Lassen znaczy m.in. kazać i tu mamy przykład zdania lass ihn warten, każ mu czekać. Pozwalać. Wir lassen ihn noch etwas schlafen. Pozwolimy mu jeszcze trochę pospać. Zostawiać. Lass mich nicht alleine. Nie zostawiaj mnie samej. Dać się zrobić na przykład. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Drzwi nie dadzą się otworzyć. I puszczać, na przykład puszczać wodę. Lässt du beim Duschen das Wasser laufen? Czy podczas brania prysznica zostawiasz odkręconą, puszczoną wodę? Czasownik lassen wymaga dopełnienia w bierniku, w akuzatywie najczęściej. I o tym trzeba pamiętać wtedy, kiedy będziemy wykorzystywać czasownik lassen w zwrotach kazać, pozwalać. Otóż Niemcy mówią każę nie komu czemu, tylko kogo co. Pozwalam nie komu czemu, tylko kogo co. Die Eltern lassen mich nie raus, czyli rodzice nigdy mi nie pozwalają wychodzić. Jeśli byłby przypadek komu czemu, to byłoby mia, prawda? A jest mich, czyli kogo co. Lassen występuje często z innymi czasownikami i po lassen nie występuje słówko zu. To jest bardzo ważna informacja wtedy, kiedy będziemy omawiać infinitiv mit zu i ohne zu, czyli bez okolicznik zu i bez zu, to ta wiedza będzie niezbędna, że po lassen nie ma zu. I przykład takiego zdania. Er lässt mich die Tür öffnen. On każe mi otworzyć drzwi. I na dole jeszcze odmiana czasownika lassen, z której wynika, że lassen jest czasownikiem nieregularnym. Ich lasse, du lässt, er sie es lässt. I w liczbie mnogiej regularnie wir lassen, ihr lasst, sie lassen. I to, co mówiłam, że lassen łączy się z akuzatywem, czyli jeśli chodzi o rzeczowniki, to będą to rodzajniki den, die, das, die i zaimki osobowe mich, dich, in, sie, es, uns, euch, sie, sie. I na pierwszy rzut, żeby nie było zbyt trudno, to łączymy zwroty, czyli łączymy zdania niemieckie z ich odpowiednikami polskimi. Lass deine Finger von meinem Geld, czyli jakby trzymaj palce od moich pieniędzy w dosłownym tłumaczeniu. A gdybyśmy chcieli to ładnie przetłumaczyć, to trzymaj pazury z dala od moich pieniędzy albo trzymaj łapy z dala od moich pieniędzy. Lasst mich bitte ausreden. Pozwólcie mi się wypowiedzieć. Ich lasse mich nicht überreden. Nie dam się przekonać. Lass mich in Ruhe. Zostaw mnie w spokoju. Lass das stehen. Zostaw to stojące, czyli odejdź od tego, zostaw to. Lässt sich das Auto reparieren? Czy samochód da się naprawić? Soll ich das Licht auslassen? Czy mam zostawić światło wyłączone? Lassen wir es so, wie es ist. Zostawmy to tak, jak jest. Soll ich den Hund ins Haus lassen? Czy mam wpuścić psa do domu? Lass warmes Wasser in die Badewanne laufen. Puść wodę do wanny. I teraz już ćwiczenie troszeczkę trudniejsze, w których zastępujemy zdania zdaniami, w których wykorzystamy czasownik lassen. Zadanie jest dosyć trudne, dlatego będziemy je rozwiązywać razem z Wami. Kann man den Drucker noch reparieren? Co to znaczy? Czy można naprawić jeszcze drukarkę? I zamieniamy to na zdanie. Czy drukarka da się naprawić? Jak to będzie? Lässt sich der Drucker noch reparieren? Pięknie, właśnie tak. Der Lehrer sagt, dass wir den Text zu Hause lesen sollen. I tłumaczymy to zdanie. Nauczyciel mówi, że mamy w domu przeczytać tekst. Jak zamienimy to zdanie? Nauczyciel każe nam ten tekst przeczytać w domu. I jak to będzie po niemiecku? Der Lehrer lässt uns den Text zu Hause lesen. Ich gebe mein Auto zur Reparatur. Co to znaczy? Daję samochód do naprawy. Tak, daję mój samochód do naprawy. No i zamień to zdanie. Każę naprawić samochód. Ich lasse mein Auto reparieren. Meine Mutter will nicht, dass ich nach Deutschland fahre. Moja mama nie chcę, żebym jechała do Niemiec. I teraz zamień to zdanie na zdanie moja mama nie pozwala mi jechać do Niemiec. Meine Mutter lässt mich nicht nach Deutschland fahren. Ich will dich nicht mehr bitten. Nie chcę cię więcej prosić. I teraz zamień to zdanie. Nie daj się więcej prosić. Lass dich nicht mehr bitten. Świetnie zapamiętałaś, jak tworzy się tryb rozkazujący, że musimy skreślić du, końcówkę i umlaut i zostało nam samo las. Papa, erlaub mir bitte mit deinem Auto zu fahren. Tato, pozwól mi proszę jechać twoim samochodem. I jak zamienisz, jak po polsku będzie brzmiało zdanie, które będziesz teraz mówiła z wykorzystaniem czasownika lassen? Tato, pozwól mi proszę swoim samochodem jechać. Czyli Papa, lass mich bitte mit deinem Auto fahren. Ich erlaube meiner Tochter, dass sie bei ihrer Freundin übernachtet. Pozwalam mojej córce, żeby nocowała u swojej przyjaciółki. I zamieniam to zdanie na pozwalam mojej córce nocować u swojej przyjaciółki. Ich lasse meine Tochter bei ihrer Freundin übernachten. Ich bitte die anderen um einen freien Weg, czyli proszę innych o wolną drogę, czyli proszę pozwolić mi przejść, czyli lassen Sie mich bitte durch. Tak, oczywiście i tego zwrotu należałoby się po prostu nauczyć na pamięć. Durch lassen to pozwolić komuś przejść. A przed Wami slajd, na którym jeszcze raz powtarzamy dativ po przyimkach. Takie ćwiczenia już podobne były. Nie powinniście mieć większych problemów z tym ćwiczeniem. Chodzi tutaj o utrwalenie, w jaki sposób zmienia się rodzajnik w datywie i o zapamiętanie oczywiście przyimków, które zawsze łączą się z datywem. Jeśli już rozwiążecie ćwiczenie, to uruchomcie prezentację. Jeszcze raz przypominam tylko, że te ćwiczenia to wcale nie są ćwiczenia przewidziane na jeden dzień, broń Boże. Należy je wykonywać małymi porcjami, rozłożyć sobie przynajmniej na tydzień. Ab dem September, ab der nächsten Woche. Zwróćcie uwagę, że ab der nächsten Woche podkreślone jest en. Wszystkie przymiotniki w datywie, jeszcze raz powtórzę, mają końcówkę en. Od pierwszego roku, ab dem ersten Jahr. Aus, aus dem Weg, z drogi, aus der Flasche, z butelki, aus dem Ausland, z zagranicy. Nie będę już dalej czytała tłumaczeń, bo macie je na monitorze. Bei dem Arzt to można powiedzieć również beim Arzt, bei meinem Enkel, bei meiner Mutter. Mit den Händen, zwróćcie uwagę, że rzeczownik Hände dostanie końcówkę ny, bo tak się dzieje ze wszystkimi rzeczownikami w liczbie mnogiej. Jeśli nie mają one ny w nominatywie, czy nie kończą się na ny, to w datywie dostaną właśnie tę końcówkę ny. Mit der Nase, mit meiner Nichte, mit den Fingern. Nach einer Stunde, nach einem Monat, tym razem wykorzystaliśmy rodzajniki nieokreślone, nach dem Essen, nach der Schule, nach meinem Plan. Zu meinen Geschwistern, do mojego rodzeństwa, zu der Ärztin, zu meinen Großeltern. Von meinem Vater, von der Enkelin, von dem Beruf. Często omijamy dem i mówimy von Beruf, na przykład w zwrocie Was bist du von Beruf, kim jesteś z zawodu. Seit der letzten Woche, znowu mamy en podkreślony, ponieważ w datywie wszystkie przymiotniki mają końcówkę en. Seit dem Zeitpunkt, seit einem Jahr. I znowu do dalszej części prezentacji zapraszam osoby, które są wypoczęte i gotowe na przyswojenie wiedzy, której do tej pory nie było, czyli na przyswojenie wiedzy zupełnie nowej. Tym razem mamy do czynienia z genitivem, to jest ostatni z przypadków. W tabelce będzie on zapisywany zwykle jako drugi przypadek po nominatywie, zaraz nominatyw, genitiv, później będzie datyw, akuzatyw. I co jest ciekawe w genitywie? Otóż w genitywie wszystkie rodzajniki się zmieniają, czyli der zmienia się w des, die w der, das w des i die w der. Analogicznie zmieniają się rodzajniki nieokreślone, dzierżawcze i przeczenie, czyli jeżeli mamy des, to będzie eines, meines, keines. Der, einer, meiner, keiner. Des, eines, meines, keines i liczba mnoga der, meiner, keiner. Nie ma einer, ponieważ w liczbie mnogiej nie ma rodzajnika nieokreślonego. I zwróciliście na pewno już teraz uwagę, że genityw się zmienia w taki śmieszny sposób. Des, der, des, der. Następna trudność w genitywie polega na tym, że tu gdzie jest rodzajnik des, to rzeczownik otrzymuje końcówkę es lub samo s. Samo sy będzie w rzeczownikach, które będą miały przynajmniej dwie sylaby, czyli na przykład fater ma dwie sylaby, des vaters. Ale jeżeli rzeczownik ma jedną sylabę, tak jak u nas w tabelce man i kind, to będzie ta jedna sylaba przedłużona o głoskę e, czyli des manes, des kindes. Kiedy używamy genitiv, jeszcze mamy tutaj taką informację. Genitiv używamy głównie, jeżeli chcemy wyrazić przynależność, czyli powiedzieć, że coś jest czyjeś, na przykład jesteś miłością mojego życia, du bist die Liebe meines Lebens. I to jest ciocia twojego taty, czyli czyja ciocia, das ist die Tante deines Vaters. I tu jeszcze na marginesie genitiv odpowiada na pytanie czyj, czyja, czyje, czyli wessen. I zaczynamy od najprostszego ćwiczenia, czyli podporządkowujemy podpisy do obrazków. Die Torte meiner Oma, czyli tort mojej babci, das Buch des Mädchens, książka dziewczyny, der Computer des Opas, komputer dziadka, die Badewanne des Schweines, wanna świni. No a przed Wami już ćwiczenie na zrozumienie ze słuchu. Do tego ćwiczenia należy się przygotować w ten sposób, że przypomnieć należy sobie wszystkie określenia na członków rodziny, czyli jak jest wnuk, wnuczka, dziadek, babcia, wujek, ciocia itd. Ponieważ ja będę mówiła zdania na przykład typu siostra mojej mamy to moja babcia. I będziecie musieli zadecydować, czy to jest prawda, czy nie. No siostra mojej mamy jest moją ciocią, czyli to będzie falsz, czyli trzeba będzie wpisać słówko falsz i napisać obok, że to jest nie babcia, tylko ciocia, die Tante. To był przykład zdania. Mniej więcej tak właśnie będzie przebiegała cała reszta. Każde zdanie przeczytam dwukrotnie. I tu uwaga, jeśli dla Was będzie za szybkie tempo, to po każdym zdaniu należy po prostu przytrzymać prezentację, udzielić odpowiedzi i posłuchać następnego zdania. Kolejność jest taka, jak ustalona na slajdzie. Zwarci gotowi? Słuchamy. Die Schwester meines Bruders ist meine Schwester. Die Schwester meines Bruders ist meine Schwester. I wpisujemy richtig albo falsch. Richtig, jeżeli to prawda, falsch, jeżeli to jest nieprawda. Der Bruder meines Bruders ist mein Onkel. Der Bruder meines Bruders ist mein Onkel. Wpisujemy richtig, falsch. Jeśli falsch, to wpisujemy poprawną odpowiedź. Die Schwester meiner Mutter ist meine Tante. Die Schwester meiner Mutter ist meine Tante. Der Bruder meines Vaters ist mein Onkel. Der Bruder meines Vaters ist mein Onkel. Der Vater meines Vaters ist mein Opa. Der Vater meines Vaters ist mein Opa. Der Sohn meines Opas ist mein Bruder. Der Sohn meines Opas ist mein Bruder. Die Schwester meiner Tante ist meine Enkelin. Die Schwester meiner Tante ist meine Enkelin. Der Sohn meines Bruders ist mein Neffe. Der Sohn meines Bruders ist mein Neffe. Der Sohn meiner Schwester ist mein Schwager. Der Sohn meiner Schwester ist mein Schwager. Die Mutter meiner Mutter ist meine Großmutter. Die Mutter meiner Mutter ist meine Großmutter. Der Vater meines Onkels ist mein Bruder. Der Vater meines Onkels ist mein Bruder. Die Tochter meines Vaters ist meine Nichte. Die Tochter meines Vaters ist meine Nichte. I uwaga, sprawdzamy z odpowiedziami. I teraz niespodzianka, zwróćcie uwagę, że rozumiecie już genitiv. We wszystkich zdaniach był wykorzystany genitiv. On jest tutaj oznaczony na niebiesko. A teraz sprawdzę, czy jesteście dobrymi doradcami. Mamy zwroty, w których przedstawiony jest jakiś problem, na przykład ich bin krank, czyli jestem chory, i trzeba odnaleźć dobrą radę. Ich bin krank. Geh zum Arzt. Idź do lekarza. Ich bin zu dick. Jestem za gruby. Is weniger. Jedz mniej. Ich bin erkältet. Bleib 2 Tage im Bett. Tak, jestem przeziębiony. Zostań 2 dni w łóżku. Ich habe Durchfall. Mam rozwolnienie. Geh besser auf die Toilette. Lepiej idź do toalety. Meine Füße tun weh. Moje stopy mnie bolą. Setz dich hin. Usiądź. Der Bauch tut mir weh. Brzuch mnie boli. Du brauchst Tabletten gegen Bauchschmerzen. Potrzebujesz tabletek na ból brzucha. Niemcy mówią tabletki przeciw bólom brzucha. Mein Sohn fiebert stark, czyli mój syn mocno gorączkuje. Geh mit ihm zum Kinderarzt. Idź z nim do pediatry. Ich habe einen starken Husten. Mam mocny kaszel. Kauf dir Medikamente gegen Husten. Kup sobie lekarstwa przeciw kaszlowi. Przed Wami akurat ćwiczenie, w którym będziemy odnajdować zwroty o przeciwnym znaczeniu i je tłumaczyć. Na przykład wir lassen los, czyli my puszczamy i trzeba będzie znaleźć zwrot wy zatrzymujecie, a zatrzymywać to na dole mamy podpowiedź festhalten, czyli ihr haltet fest, wy zatrzymujecie. I podobnie postępujemy z pozostałymi przykładami. W momencie, kiedy będziecie gotowi z odpowiedzią, to sprawdźcie z odpowiedziami, których my udzieliłyśmy. Sie erlaubt. Er verbietet. Sie sitzt. Er steht. Ich nehme. Du gibst. Ihr steht auf. Wir setzen uns. Du schläfst ein. Ich wache auf. Wir gehen aus. Ihr kommt zurück. Wir fragen. Ihr antwortet. Ich mache auf. Du machst zu. Świetnie. I przechodzimy do nowego zagadnienia gramatycznego bez okolicznik z zu i bez zu. Mamy przykłady. Es ist verboten hier zu parken, czyli jest zabronione tutaj parkowanie. I drugi obrazek, hier darf man nicht parken, tutaj nie wolno parkować. W jednym zdaniu jest zu, a w drugim nie ma i za chwilę dowiemy się, dlaczego tak się stało. Otóż, zu rozdziela dwa czasowniki i przykład ich habe keine Lust ins Kino zu gehen. Jeden z naszych czasowników to habe, a drugi gehen. W związku z tym rozdzielam je słówkiem zu i wychodzi mi ins Kino zu gehen. Zu stoi tuż przed bezokolicznikiem. Er versucht mir zu helfen. On próbuje mi pomóc. Zu i zaraz potem bezokolicznik helfen. Zu w czasownikach rozdzielnie złożonych stoi pomiędzy przedrostkiem a czasownikiem głównym. Ich freue mich, cieszę się, dich kennen zu lernen, że Ciebie poznaję. Kennen, zu, lernen. Wszystko piszemy łącznie i zu jest między przedrostkiem, w tym wypadku kennen jest naszym przedrostkiem, zu, lernen. I teraz, no gdyby to było takie proste, że zawsze rozdziela dwa czasowniki zu, to byśmy postępowali sztampowo i zawsze wstawiali to zu. Natomiast okazuje się, że po niektórych czasownikach zu nie występuje. Takich przykładów mieliście mnóstwo, ponieważ już omawialiśmy czasowniki modalne, a po nich m.in. właśnie zu nie występuje. W tym tygodniu poruszaliśmy również nowe zagadnienie, a mianowicie czasownik lassen, kazać, pozwalać, zostawiać i wtedy mówiłam, że po lassen nie ma zu. I jest jeszcze kilka innych czasowników, po których zu nie będzie występowało. Są to czasowniki ruchu. Fahren, gehen, kommen, czyli jechać, przychodzić, przybywać. Czasowniki czucia. Sehen, hören, spüren, fühlen. Widzieć, słyszeć, czuć. Ponadto czasowniki bleiben, lernen, lehren, helfen. Bleiben pomagać, lernen uczyć się, lehren uczyć kogoś i helfen pomagać. I przykłady zdań, w których zu nie będzie. Hier darf man keine Fotos machen. Tutaj nie wolno robić zdjęć. Mamy czasownik modalny, po modalnych nie ma zu. Ich lerne Geld sparen. Uczę się oszczędzać pieniądze. Znowu po lernen zu nie ma. I fährst du einkaufen, czy jedziesz na zakupy. Znowu nie mamy zu, bo po czasownikach ruchu zu nie będzie. I teraz mamy zdania, w których należy wpisać zu, albo tego zu nie należy wpisywać. Do Was należy decyzja. Zastanówcie się, wpiszcie lub nie, a ja za chwilę udzielę odpowiedzi. Er hat mir nichts zu bieten. Wir haben heute viel zu tun. Wir versuchen fleißig zu sein. Ich versuche ihn zu überreden. Ich lasse mir nichts verbieten. Ich freue mich, dir helfen zu können. Der Arzt wollte mich untersuchen. Hast du Lust, mein Auto zu reparieren? Darf ich Sie um Ihre Erlaubnis bitten? Wie kann man ein Mädchen planen? Hast du in der Arbeit mit Computern zu tun? Hast du Lust, meine Enkelkinder kennenzulernen? Du vergisst immer wieder, das Licht auszumachen. Ich versuche, mit der Arbeit morgen fertig zu werden. Der Arzt verbietet mir, die Medikamente weiterzunehmen. Der Onkel erlaubt seiner Nichte, bei ihrem Freund zu übernachten. Przy okazji tego ćwiczenia proponuję, jeśli czegoś nie rozumiecie z dzisiejszej prezentacji, piszcie w komentarzu, my postaramy się na wszelkie wątpliwości udzielić Wam odpowiedzi. A więc jeżeli nie wiecie, dlaczego co zostało wstawione albo nie rozumiecie jakiegoś zagadnienia, zapraszam do pytań w komentarzu pod wykładem. A tu już zwroty, gdzie musimy zadecydować ostatnie nasze ćwiczenie, które wypowie pacjent, a które lekarz. Was sagt der Patient? Ich bin krank. Jestem chory. Ich habe Husten. Mam Kaszel. Ich habe Schnupfen. Mam katar. Muss ich Diät halten? Muszę trzymać dietę? Seit gestern fühle ich mich schlecht. Od wczoraj czuję się źle. Ich habe Durchfall und der Bauch tut mir weh. Mam rozwolnienie i boli mnie brzuch. Ich fühle mich schlecht. Czuję się źle. No a zwroty z lekarzem. Ja przetłumaczę i przeczytam. Was fehlt Ihnen? Co pani panu dolega? Gdybyśmy chcieli o to samo zapytać na ty, to byłoby was fehlt dir. Sie müssen Diät halten. Musi pan trzymać dietę. Ich muss Sie untersuchen. Muszę pana zbadać. Seit wann haben Sie Fieber? Od kiedy ma pan gorączkę? Haben Sie auch Kopfschmerzen? Czy ma pan również bóle głowy? Sie müssen in einer Woche zur Kontrolle kommen. Musi pan za tydzień przyjść do kontroli. Sie sehen schlecht aus. Was ist los mit Ihnen? Pan wygląda źle. Co jest z panem? I moi najmilsi, zanim sobie powtórzycie słówka, czyli napiszecie ich znaczenie, to ja Was poproszę, jeśli podobał Wam się wykład, klikajcie łapki w górę, to nam dodaje motywacji. Wiemy, że warto dla Was się trudzić i przygotowywać następne odcinki, ponieważ chętnie się z nich uczycie. I zapraszam przy okazji wszystkich, którzy korzystają z Facebooka, do grupy na Facebooku Niemiecki w szkole i oczywiście do odwiedzania strony www.niemiecki.co. Żegnam się niestety, ponieważ bardzo miło z Wami spędzam zawsze czas. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.